Mam przywilej znowu stać tutaj przed wami. Mam przywilej podzielić się Słowem Bożym. To tylko Jego łaska, ale też Jego odpowiedź na nasze takie szczere pragnienie, by znowu być razem z wami, by wspólnie budować mur wstawienników walczących, wstawiających się o zamkową, otaczających zamkową swoją modlitwą, by ogłaszać nabór do armii Pana, do armii walczących o bezdomnych, o uzależnionych, upominających się o biednych, o tych, którzy z zawstydzeniem, ale też z sercami pełnymi rozpaczy przychodzą do nas, szukając pomocy, szukając wsparcia, szukając nadziei. Troszeczkę jakby podpowiadając Bogu nasze potrzeby, nazwaliśmy dzisiejsze spotkanie modlitwą o dom. Jak już pastor mówił, mamy na myśli, mamy w sercach zarówno potrzeby wasze, drogi zboże w Nowej Hucie, waszą potrzebę miejsca spotkań modlitewnych, większego miejsca spotkań też niedzielnych, ale mamy też na uwadze nasze trochę już takie rozpaczliwe poszukiwania nowego budynku dla hostelu i punktu pomocy dla bezdomnych, na miejsce spotkań dla uzależnionych, na gabinet lekarski dla nich przeznaczony, na miejsce spotkań ewangelizacyjnych. Stan techniczny budynku przy ulicy Zamkowej pogarsza się katastrofalnie. Przegrywamy walkę z wszechobecnym grzybem pełzącym po ścianach. Rozlatują się piece, rozlatują się kominy. Nie wspomnę już o totalnie dziurawym dachu, który wymaga całkowitej wymiany pokrycia i o szczurach, które biegają niemal po wszystkich pomieszczeniach. Właściciel budynku przymierza się do generalnego, kapitalnego remontu tego obiektu, łącznie z wymianą stropów, wymianą nadbudową budynku, wymianą dachu. A więc tak czy